Tak, pojďme dál. My se teďka stala... Počkat. Ne, radši ne. Mně se teď stala taková krásná věc, dámy a pánové. Já už tady další... Teď jsem natáčel asi 27 minut, takže jsem měl dvě videa. A pak jsem natáčel teďka už dalších 30 minut. Uložím to, říkám dobrý. Pak to hodím na YouTube. Já jsem zjistil, že já jsem blbě kliknu a já si to smazal. Tu poslední 30 minutovku. Takže to musím hrát znova. No nevadí no. Dalších 30 minut ztracených, ale v pohodě. U Zaklínače 30 minut. Tak když se jdete vychcat na hajzo. 30 minut u Zaklínače není nic. To je úplný prd. Jedeme? Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale... Napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Udělali jsme dobrý skutek, za což jsme rádi. Jedna věc tady je, pokud teda by na to někdo koukal, nebo nekoukal. No, když by na to nekoukal, tak mi asi těžko ten člověk odpoví, ale... No, teď jsem se něco chtěl vzpomenout a úplně jsem zapomněl. Já si pak vzpomenu. Jsem chtěl s něčím poradit a už nevím s čím. No, dobrý no. Přes vojnu. Všude trupy, smut, krví, spalenizny. Otvory časem od toho variují. Nemluvíc o lidech. Musíme uvažovat v tom Białym Sadě. I vyjechat, jak tylko se čegož dověme. Ty už si se mi líbí, jak vždycky běží. Jak gangsta, ty varo. Roztáhný. Křídla.
Dlaczego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama, co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Dzięki, to wszystko. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Jojo. Tylko si promujmy z nim panem. Jeszcze raz. Już się okaże i zna, hlavně z DLCčka. Co? Fakcje, drużyny. Nasz zarcadelnik. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina.
Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? No, to ciotaska. Ale jo. Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Tak sobie mi wirychle. Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. No, nie uwierzyłem się długo. Ha! Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, Leszko, odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę! Sakra, tady je dobrý, že když se naučíte dobře vyhejbat, tak porazíte člověka, který i třeba 3 vynásobek levelu nad váma. Ty pěsný souboj. To bylo těžký. No nic.